Nasz drogi Ojcze, przychodzimy przed Twoje oblicze w imieniu jedynego pośrednika, którego ustanowiłeś między nami a Tobą, w imieniu Jezusa Chrystusa. I wiemy, że Ty obiecałeś nam wysłuchać każdą modlitwę, którą zanosimy w Jego imieniu. Chcemy się więc modlić tak, jak On się modlił, abyś dzisiaj napełnił nas prawdą, abyś nas poświęcił w prawdzie, abyś uczynił nas jedno dzisiaj w zrozumieniu Twojego Słowa. Panie, abyś nas oczyszczał w Twoim Słowie, abyś pozwolił nam nasycić się prawdą Twojego Słowa, abyśmy byli wprowadzeni we wszelką prawdę. Ojcze, ja o to się modlę, abyś uzdolnił nas wszystkich, jak tu jesteśmy, do słuchania mnie, do wypowiedzenia tych słów, abyśmy wszyscy mogli nakarmić się Twoim Słowem i tak wiernie przy Nim stać, wzmocnić się. Panie, jeśli tylko pozwolisz, jeśli tylko zechcesz, chciałbym być na tyle otwarty i czuły na głos Twój, na Twoje natchnienie, aby jeśli tylko zechcesz powiedzieć coś poza tym skryptem, poza tymi notatkami, to ja chcę, abyś Ty miał pełną swobodę, aby mówić bezpośrednio do serc ludzkich. Jak Ty chcesz, Panie, tak mnie wiedź dzisiaj. Dziękujemy Ci za Twoje dobre słowo. Niech wybrzmiewa prosto do naszych serc. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, bardzo serdecznie Was witam i jestem Bogu wdzięczny za to, że mogę dzisiaj zwiastować Boże Słowo. Ci, którzy byli w czwartek, kiedy usługiwałem jakiś czas temu, wiedzą, co czynimy i co robimy, w jakiej jesteśmy księdze. Jest to moim osobistym wyzwaniem, takim ćwiczeniem duchowym, ale czuję też, że z inspiracji Ducha Świętego podjąłem się wyzwania, aby wygłosić całą Ewangelię Jana. Oczywiście nie będę chciał tego uczynić podczas jednego nabożeństwa, nawet dwóch, ale domyślam się, że trwać to będzie kilka miesięcy, może nawet dłużej, w zależności od tego, jak Pan będzie tym wszystkim kierował. Niemniej jednak chcę się uczyć od najlepszych. Najwięksi mężowie Boży, kaznodzieje, bardzo często w taki sposób usługiwali, czyli ekspozycyjnie, werset po wersecie, całe księgi. Dlaczego tak czynili? Mogę się tylko domyślać i wiem, co to czyni w moim przygotowywaniu. Bardzo cenię sobie to, jak granicą tego, co mam, czym mam usłużyć, jest samo Boże Słowo. Nie pozwala mi iść dalej, ani w prawo, ani w lewo. Nie mogę pomijać żadnych fragmentów i głosić tylko to, co lubię, ale muszę być temu posłuszny i ćwiczyć siebie samego, aby wyjaśnić należycie słowo, które jest tutaj zapisane. I takim wyzwaniem jest dla mnie Ewangelia Jana. Jak pamiętacie, już żeśmy sobie powiedzieli na temat tego jeden z najbardziej teologicznych tekstów, a mianowicie prolog Ewangelisty Jana, który zawarty jest w Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale od pierwszego wiersza do 18, gdzie tak naprawdę mogliśmy uczyć się, czy próbować wyjaśnić i zrozumieć, co Jan miał na myśli, mówiąc o naturze Pana Jezusa Chrystusa. To jest zdumiewające, jak bardzo jasno, konkretnie i precyzyjnie apostoł Jan określa naturę Pana Jezusa, która jest naturą boską. Naturą boską. Aby przypomnieć Wam nieco, albo przynajmniej przybliżyć tym, którzy nie uczestniczyli w tym podczas tamtego nabożeństwa, przypomnę, iż historia Ewangelii Jana zaczyna się gdzieś daleko, daleko w wiecznej przeszłości. Jakkolwiek to brzmi nienaturalnie dla nas, był gdzieś tam jakiś czas w wiecznej przeszłości, a więc nie można tego określić jakimś punktem z pewnością, ale gdzieś tam w Bożej wiecznej przeszłości, w nieokreślonym czasie dowiadujemy się o tym, że na początku było Słowo, Słowo było u Boga. A więc zapoznajemy się z tą prawdą, iż Słowo było u Boga, a więc istnieje jakieś rozróżnienie między Bogiem a Słowem.
A jednak to Słowo było Bogiem. A więc już w pierwszych tekstach Ewangelii Jana dowiadujemy się o tym, że jest jeden Bóg, ale ma wiele jakby w sobie, jest złożony z wielu istot. My wiemy już teraz, czytelnicy Bożego Słowa, że jest to trójosobowy Bóg, a jednak jest jedyny, jeden. To jest niepojęte i dlatego próbowałem najmocniej, jak tylko potrafiłem, zachęcić wszystkich, którzy słuchali wówczas tego nauczania, aby pozwolić sobie na to, aby obcować przed Bogiem w pokorze. Nie wszystko zrozumiemy. I Bóg na wieki pozostanie dla nas niepojętym Bogiem do takiego stopnia, iż wieki będziemy, przez całą wieczność będziemy mogli powiedzieć, jesteś niepojęty i niezwykły. Nigdy nie stanie się dla nas w 100% pojętym we wszystkim Bogiem, dlatego że musielibyśmy się stać Duchem Bożym, który bada głębokości Boga. Jest jedyna istota, która bada głębokości boskie. Człowiek tego nie będzie w stanie nigdy pojąć. Ale pokornie musimy zgodzić się ze Słowem Bożym, które mówi, iż na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Więc mamy to rozróżnienie, że jest pewne rozróżnienie istot bożych, a jednak jest to jeden Bóg. To jest trudny temat, ale powiem wam, dobrze się z tym czuję. Dobrze się czuję z tym, że wielu rzeczy nie wiem. Naprawdę dobrze. Dlaczego? Dlatego, że one mnie zachęcają, mobilizują i sprawiają, że mam za co Go wielbić, mam możliwość się zachwycać Nim, czuć przed Nim respekt. To jest wyższa istota niż ja, człowiek. Dlatego to jest to najlepsze miejsce, kiedy człowiek może wołać i chwalić Boga za to, że jest niepojęty, niezmierzony, niezwykły. Kochani, Słowo w końcu czytaliśmy stało się człowiekiem. Bardzo często znamy to z wersji, a Słowo stało się ciałem. Najczęściej przypominamy sobie o tym wierszu, kiedy śnieg za oknem hula, kiedy zaczynają się promocje świąteczne w sklepach i kiedy zaczyna gdzieś tam jakaś aura świąteczna się przybliżać. Nagle przypominamy sobie później podczas nabożeństw, podczas przypominania sobie narodzin Pana Jezusa, powtarzamy, Słowo stało się ciałem. To zdanie pochodzi właśnie z tego miejsca, kiedy Jan informuje, iż to Słowo, które było u Boga i Bogiem było, stało się człowiekiem. To słowo ciałem nie oznacza nic innego, że stało się człowiekiem. Nie jakimś tam ciałem nieokreślonym. Stało się człowiekiem. To jest jedna z najważniejszych prawd Nowego Testamentu, iż Słowo Boże, Bóg, stał się ciałem. Ciałem, innymi słowy, stał się człowiekiem i zamieszkał pośród nas. Przyjął postać ludzką, człowiecze ciało. I przez 30 lat, mieszkając pośród ludzi, nikt się nawet nie domyślał, że to Bóg przyszedł do nich. Do momentu, w którym zaczął swoją działalność i jawnie o sobie już później mówił. Kochani, najważniejsza doktryna chrześcijańska, ile ich, jakkolwiek dużo ich jest, uważam, to jest moja opinia, iż najważniejsza doktryna chrześcijaństwa dotyczy natury Jezusa Chrystusa. Dlatego, że chrześcijaństwo jest nierozerwalnie związane z Jezusem Chrystusem. On jest Panem i głową Kościoła. I jeśli człowiek nie do końca rozumie, nie wie co o nim myśleć, kim on tak naprawdę jest, jaka jest jego natura, to uważam, że to jest tak, jak wspominałem ostatnio, to jest jak kiedy rozpoczniesz od niewłaściwego poznania Jezusa i chcesz się przyłączyć do chrześcijaństwa, nie wiedząc, kim jest Jezus, jaka jest jego natura, mając złe i dziwne przekonanie na ten temat, to tak jakbyś zapiął koszulę od innego guzika i tak próbował wszystko później posklejać i na końcu to ani nie wygląda, ani nie służy, nic z tego nie ma. Człowiek jest rozbity. No wyobraźcie sobie dzisiaj, mam nadzieję, że dobrze jestem zapięty, ale
Nie często przeglądam się w lustrze, ale chyba dzisiaj się przeglądałem, więc mam nadzieję, że jestem zapięty dobrze. Ale gdybym się zapiął źle, jakby to wyglądało, jakby to służyło? Przynosiłoby to jak swego rodzaju zgorszenie, niesmak i tak dalej. Często tak to wygląda w życiu tych, którzy nie pojmują, kim jest Jezus, a niepoznanie Jezusa to tak naprawdę jest źródło wszystkich grzechów na całym obliczu ziemi. Ewangelia Jana, 8 rozdział, gdzieś tam do niego pewnie dotrzemy w naszej lekturze, 8 rozdział 24, mówi tak, Pan Jezus mówi, wy jesteście z niskości, a ja jestem z wysoka. Wy jesteście z tej ziemi, a ja nie jestem z tej ziemi. Jeśli bowiem nie uwierzycie, że to ja jestem, to jest niezwykłe zdanie, umrzecie w swoich grzechach, mówi Pan Jezus. Innymi słowy, nie ma ratunku od twoich grzechów poza Jezusem Chrystusem, jeśli nie uwierzysz w to, że On jest tym, który jest. Pan Jezus zadaje pytanie, i to jest ostatnia myśl tego podsumowania z tego, o czym już mówiliśmy. W końcu zadaje pytanie. Zauważ, nieczęsto Pan Jezus w Ewangeliach zadaje trudne teologiczne pytania ludziom. Czasami tak. Ale przy wielu okazjach i na różne sposoby Pan Jezus zadaje pytanie, które brzmi, za kogo mnie masz? Nieraz zadaje to pytanie dokładnie tak, jak powiedziałem. Za kogo mnie ludzie uważają? Tam padają różne odpowiedzi. A za kogo ty mnie uważasz? Za kogo wy mnie uważacie? W innych przypadkach inaczej zadaje to pytanie, albo przynajmniej próbuje nakierować myśli człowieka na to, aby ten uwierzył w jego naturę i tożsamość. Czy pamiętacie o tym niewidomym człowieku? Pamiętacie tą historię, którą przytoczyłem ostatnim razem? Kiedy od urodzenia niewidomy człowiek w pewnym momencie został uzdrowiony przez Jezusa, został zaciągnięty przed liderów, przed przywódców i oni robią z nim wywiad. Kim jest ten, kto cię uzdrowił? Kim on jest? Jak myślisz? I tak dalej. Ich nie interesowało to, co się wydarzyło na tym człowieku. Nie przemówił do nich ten cud, choć ten biedak i nieszczęśnik, a jednak szczęśliwy człowiek, któremu przywrócono wzrok, mówił wyraźnie, nie wiem, ale wiem jedno, byłem ślepy, a widzę. Nie widziałem, a widzę. Byłem niewidomy, a widzę. Później zapraszają jego rodziców, oni też się jakoś wymawiają, dorosły jest, niech mówi sam za siebie. I w końcu tak naprawdę chodzi o jedno. Kim jest ten, który otwiera oczy niewidomym? Kim jest ten, zastanawiali się uczniowie, który ucisza burzę na morzu, któremu nawet wichry są poddane? Kim jest ten? To pytanie ludzkiej nie tyle ciekawości, ale desperackiej potrzeby poznania tego, z którym ma do czynienia, rozbrzmiewa przez cały Nowy Testament w różnych sytuacjach, w różnych okazjach. Tak, jakby Pan Jezus wszystko, co czynił, wszystko, co robił, tak jakby tym zadaniem ukrytym w tych wszystkich dziełach było objawić się ludziom, pokazać swoją naturę i tożsamość. Kochani, a dzisiaj chciałbym was zaprosić do kolejnego fragmentu, abyśmy dalej kroczyli naprzód przez Ewangelię Jana. I tym razem wrócimy nieco do trzech wersetów z tego prologu. To jest jedyny teologiczny wywód, tak naprawdę bardzo teologiczny wywód apostoła Jana. Później zaczyna się już takie zdawanie relacji i świadectw od 19 wiersza przez całą Ewangelię. Niemniej jednak wróćmy do 6, 7, 8 wiersza. Chcemy wprowadzić kogoś do tego nauczania, o kimś sobie dzisiaj porozmawiać, zachwycić się i wyciągnąć pewną naukę. Pojawił się człowiek posłany przez Boga, czytamy w tym prologu. Miał na imię Jan. Jan nie pisze tu o sobie, nie mówi, że to ja jestem, tak? To chodzi o mnie. Nie, mówił o kimś, o innym człowieku, który miał na imię Jan. Dobrze wiemy, o kim mówił. O Janie,
zanurzycielu albo chrzcicielu. Tak się odmawia, czy tłumaczy jego taki no, opis, czy taki może tytuł. Zanurzyciel, chrzciciel, Jan. Miał na imię Jan. Przyszedł jako świadek, by zaświadczyć o świetle, by dzięki niemu wszyscy uwierzyli. Nie on był światłem. Miał jedynie o nim zaświadczyć. Na świat bowiem nadciągało prawdziwe światło, które oświeca każdego człowieka. To jest niezwykłe zdanie, o którym mówi Jan. Jan mówi, iż Słowo Boże, Jezus, jest światłem, które oświeca każdego człowieka, więc Jezus był obrazem Boga, objawieniem Boga pośród ludzi. On miał być tym światłem, tym objawieniem Pana Boga pośród ludzi do takiego stopnia, iż sam Pan Jezus później mówi: mnieście ujrzeli, widzieliście Ojca, jeśli mnie widzieliście. Na pytanie, pokaż nam Ojca, na pytanie uczniów. I kochani, następny fragment, ponieważ dzisiaj będziemy mówić o Janie Chrzcicielu. Oczywiście 19 wiersz pierwszego rozdziału już nam wprowadza Jana Chrzciciela na scenę wydarzeń w Ziemi Świętej. Takie natomiast świadectwo złożył Jan. I zaznaczam, od 19 wiersza rozpoczyna się tak naprawdę świadectwo, świadczenie i opis różnych wydarzeń. Zamknięty zostaje prolog na 18 wierszu i od 19 zaczyna się świadczenie, świadectwo za świadectwem, przynoszenie czy przywoływanie dowodów, które mają na celu sprawić, aby czytelnik uwierzył, że Jezus jest Synem Boga i aby wierząc miał życie wieczne, o czym czytamy w 20 rozdziale, 30 wierszu tejże Ewangelii. To jest jedyna Ewangelia, która tak podchodzi do sprawy. Trzy inne Ewangelia, więc Mateusza, Marka i Łukasza, są Ewangeliami synoptycznymi. One się zajmują tak naprawdę wszystkimi szczegółami historycznymi. Zauważycie pewną różnicę między Ewangelią Jana a trzema pozostałymi, iż te trzy pozostałe opisują nawet to, w jaki sposób Jan Chrzciciel był ubrany i co jadł. Ewangelia Jana w ogóle o takich rzeczach nie mówi. Jan zainteresowany jest świadectwem, słowem, tym, co ktoś mówi, tym, aby zaświadczyć i udowodnić, że Jezus jest Synem Boga. To jest cel Ewangelii Jana. Zero historycznych faktów dodatkowych, smaczków pobocznych, nic. Czytamy, takie natomiast świadectwo złożył Jan. Jan. Nie jest tu napisane, skąd pochodził, kim był, po prostu Jan. Gdy Żydzi z Jerozolimy posłali do niego kapłanów i lewitów z zapytaniem, kim ty jesteś? Wyznał on wtedy wyraźnie, ja nie jestem Chrystusem. Więc kim? Dopytywali. Czy jesteś Eliaszem? On na to, nie jestem. Czy jesteś oczekiwanym przez nas prorokiem? Odpowiedział, nie. W takim razie kim? Chcieli wiedzieć. Musimy bowiem dać odpowiedź tym, którzy nas przysłali. Za kogo się uważasz, Jan, na to? Ja jestem głosem wołającego na pustkowiu. Prostujcie drogę Pana. Jak powiedział prorok Izajasz. A ponieważ wysłannicy należeli do grona faryzeuszów, zadali mu takie pytanie. Dlaczego zatem chrzcisz, skoro nie jesteś Mesjaszem, ani Eliaszem, ani oczekiwanym przez nas prorokiem? Ja chrzczę w wodzie, powiedział Jan, lecz pośród was stoi ktoś, kogo wy nie znacie. To ten, który idzie za mną i któremu nie jestem godny rozwiązać rzemyka u sandała. Wydarzenie to miało miejsce w Betanii za Jordanem, gdzie Jan przebywał i chrzcił. I na tym dzisiaj się zatrzymamy. Następny raz, kiedy będę usługiwał, będziemy mówić o tekście, który jest zawarty od 29 do 34, gdyż tam padają pewne znakomite słowa, nad którymi warto się zastanowić. A dzisiaj zatrzymamy się tutaj. Pamiętajmy, że Ewangelia Jana, jak wspomniałem, została napisana, abyśmy uwierzyli, że Jezus jest Synem Boga. Ewangelista Jan nie chce po prostu przywołać jakiejś fantastycznej, wspaniałej postaci o imieniu Jan, nazywany chrzcicielem, aby tylko poinformować cię, że taka osoba była.
Jan Chrzciciel jest niesamowitym znakiem mesjańskim. Jego służba znakiem mesjańskim. Innymi słowy, jego służba i działalność była jaskrawym znakiem dla ludzi, którzy wokół się gromadzili i słuchali, iż zaraz za nim ma przyjść Mesjasz. Tak powinni odczytać to ludzie. Do tego będziemy dążyć. Dlatego Jan przywołuje Jana Chrzciciela w swojej Ewangelii, dlatego że on jest znakiem. On jest zapowiedzią. On jest tym, który miał przyjść niedługo przed Mesjaszem, Odkupicielem namaszczonym, którego zapowiadał Stary Testament. Dlatego wszystko, o czym mówi Jan Ewangelista, skoncentrowane jest na tym, abyś uwierzył. Taki jest cel Ewangelii. Autor wprowadza na scenę Jana Chrzciciela, określając go we wspomnianym prologu jako posłanego przez Boga. Czy zauważyliście to zdanie? W szóstym wierszu pojawił się człowiek posłany przez Boga. I to jest bardzo ważne zdanie. Jan to stwierdza, ale wiecie, niewielu ludzi potrafiło to stwierdzić. Dlatego Pan Jezus, był taki moment, kiedy zapytał się przywódców religijnych tamtych czasów. Chrzest Jana był z nieba czy od ludzi? Takie zadał pytanie. Prowokując ich do myślenia, bo oni nie przychodzili i nie dawali się ochrzcić, przychodzili posłuchać, ale nie dawali się ochrzcić. Jednak lud, prosty lud, ciągnął do Jana, aby się dawać ochrzcić. Będąc poruszonymi na słowo Jana, będąc pod presją, pod ciężarem tym pozytywnym, oczywiście wierząc, że to jest posłany przez Boga człowiek, czuli wyraźnie swoją odpowiedzialność wobec słów, które słyszą i wobec tego dawali się ochrzcić na zewnętrzny znak całemu światu, iż pokutują, iż opamiętali się. Chrzest jest zewnętrznym, publicznym wyrazem tego, co się dzieje wewnątrz. Takie ma zadanie chrzest. Publiczne, zewnętrzne okazanie tego, co się stało w moim wnętrzu, a więc opamiętania i pokuty. I więc ludzie szli, aby się ochrzcić. Jeśli był od ludzi chrzest Janowy, to mamy do czynienia, to mamy do czynienia z kolejną ludzką fantazją, której i dzisiaj nie brakuje w kościołach i w różnych chrześcijańskich i niechrześcijańskich denominacjach. Ludzie mają tendencję do upiększania, zmieniania, modernizowania, modyfikowania tego, co Bóg ustanowił. Tak, ludzie mają tendencję. My mamy, jako człowiek mamy tendencję, tą grzeszną naturę do tego, aby wykrzywiać, zniekształcać. Dlatego dzisiaj w wielu miejscach nie głosi się Ewangelii, tylko głosi się inną Ewangelię, choć innej nie ma. Są tylko ludzie, którzy zniekształcają prawdziwą Ewangelię. Głosi się inne rzeczy. Głosi się łatwą Ewangelię. Głosi się Ewangelię sukcesu. Tak to jest nazwane, choć nie powinno tam w ogóle być słowo Ewangelia w tym zdaniu. Niemniej jednak mamy taką tendencję, my ludzie. Choć mógłbym tu wiele wymieniać, w ogóle nie jest to temat dzisiejszego zwiastowania, więc na tym się nie będę skupiał, ale chcę zaznaczyć tę myśl, że my jako ludzie mamy tę tendencję nieszczęsną do wykrzywiania, do wprowadzania ludzkich praktyk. No i oni się oczywiście tego obawiali, widząc służbę Jana, dlatego mieli wątpliwości, czy było to z nieba, czy od ludzi. Kochani, niemniej jednak, jeśli to było z nieba, Pan Jezus zarzuca im, dlaczego więc nie posłuchaliście, nie przyszliście, nie daliście się ochrzcić. Dlaczego nie posłuchaliście tego, co Jan mówił? I należałoby dzisiaj zadać to samo pytanie każdemu jednemu człowiekowi. Każdemu jednemu. Skoro to jest z nieba, skoro tak Bóg postanowił, tak też czynił później Pan Jezus i Jego uczniowie i pierwszy Kościół, to jeśli to jest z nieba, to dlaczego nie słuchasz? Dlaczego? Jeśli to jest z nieba, to dlaczego, chciałoby się powiedzieć całemu światu, dlaczego nie słuchacie, skoro to jest z nieba?
Skoro taka jest kolej rzeczy i taka jest Boża wola. Bo jeśli to jest z nieba, to odpowiemy za nieposłuszeństwo. Istnieje takie dobre polskie powiedzenie, niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. Szkoda tylko, że my Polacy uwielbiamy piękne powiedzonka. Lubimy po prostu mówić. A to wymaga od nas, to wymaga od nas pokory, uniżenia i działania. Skoro taka jest wola nieba, to się z nią zgódźmy. Kochani, posługa Jana Chrzciciela była zapowiedzianą wcześniej przez Boga posługą. Bóg nie czyni niczego, zanim nie objawi tego swoim sługom prorokom. O tym dobrze wiemy z Księgi Amosa. Tak? Bodajże z trzeciego czy z drugiego, przypominałeś, Nathan, ostatnio na zajęciach z młodzieżą. Księga Amosa, z pewnością któryś z pierwszych rozdziałów, nie czyni Bóg niczego wpierw, zanim nie objawi tego swoim sługom prorokom. I chciałbym was przenieść do takich dwóch ksiąg Starego Testamentu, które są księgami bardzo mesjanistycznymi, zapowiadającymi przyszłe wydarzenia, których jakby centrum ich objawienia jest Mesjasz, Zbawiciel, który miał przyjść na ziemię i nie tylko. Dwie ostatnie księgi Starego Testamentu to księga Zachariasza, proroka Zachariasza i księga Malachiasza. To są dwaj ostatni prorocy Starego Testamentu. Zachariasz, i to jest bardzo ciekawe, żył około 6 wieków przed Chrystusem, a zapowiada nadejście Mesjasza w wielkich szczegółach. To jest ta księga, która zawiera cenę sprzedaży Jezusa nawet. To jest ta księga, która mówi, że za 30 srebrników zostanie sprzedany. Mija 6 wieków, bracie i siostro, waluta jest ciągle adekwatna, aby za 30 srebrników sprzedać człowieka. To jest niezwykłe. To jest ta księga, która mówi, że ujrzą tego, którego przebili, zanim jeszcze ta metoda została wynaleziona, aby unicestwić człowieka. Zachariasz już mówi, że Mesjasz, Zbawiciel będzie przebity. Jego ręce, jego stopy zostaną przebite i bok zostanie przekuty. To jest ta księga, która mówi o tym, że Mesjasz, namaszczony Chrystus, wjedzie do Jerozolimy na oślicy, na źrebięciu oślicy. Fascynujące jest to, że im bliżej przyjścia Jezusa Chrystusa, tego pierwszego przyjścia Jezusa Chrystusa, tym widzimy, jak Bóg odsłania powoli, jakby usuwa mgłę sprzed oczu proroków. Im bliżej, tym bardziej szczegółowo. Wcześniej Mojżesz mówi, proroka jak ja poślę wam Pan. Ktokolwiek go nie usłucha, będzie zgładzony. I tak dalej, i tak dalej. A im dalej, tym bardziej szczegółowo, aż do omawianych wcześniej srebrników i innych przykładów już później z życia Pana Jezusa. Ale chciałbym zwrócić szczególną uwagę na księgę Malachiasza i tutaj pozwólcie, że otworzymy tekst trzeciego rozdziału, bo jest to ostatni prorok Starego Testamentu. Później już żadne proroctwo w Starym Testamencie już nie zostało spisane. Jest to ostatni prorok Starego Testamentu i chronologicznie też tak jest, bo wiecie, że niektóre księgi nie są ułożone chronologicznie, ale tutaj w tym przypadku tak, ostatnia księga, a więc księga Malachiasza, to jest ostatni prorok Starego Testamentu, którego proroctwo zostało spisane na kartach Starego Testamentu. Księga Malachiasza, 3 rozdział 1-3. Oto ja posyłam mojego posłańca, czytamy. On przygotuje drogę przede mną, a potem nagle przyjdzie do swojej świątyni Pan, na którego tak czekacie. I posłaniec przymierza, za którym tak tęsknicie. Oto przychodzi, mówi Pan zastępów. Lecz kto zniesie dzień jego przyjścia? I kto stoi się, kiedy się ukaże? Będzie on bowiem jak ogień złotnika i jak łuk pilśniarzy. Usiądzie, aby wytapiać i oczyszczać srebro. Będzie oczyszczał synów Lewiego, wytopi ich jak złoto i srebro, aż w końcu zaczną przynosić Panu ofiarę w sprawiedliwości. Więc Malachiasz prorokuje, mówi o posłańcu,
O anioł, mówi o anioł, posłaniec, sługa, który ma przygotować drogę Panu. A potem, jak ten posłaniec przyjdzie, to nagle przyjdzie Pan do swojej świątyni, mówi Malachiasz. I w ostatnich zdaniach, i to jest niezwykłe, zauważcie, ostatnie zdania Starego Testamentu. Oto ja poślę wam proroka Eliasza, czytamy. Zanim przyjdzie dzień Pana wielki i straszny. On zwróci serca ojców ku synom i serca synów ku ojcom, abym gdy przyjdę, nie musiał tej ziemi uderzyć klątwą, kropka, i po tej kropce nastało 400 lat ciszy. 400 lat ciszy. Aż do momentu, kiedy Zachariasz, kapłan, wchodzi do świątyni, już w czasach Marii, w czasach Józefa, w czasach Elżbiety, Zachariasza. Zachariasz wchodzi do świątyni po 400 latach od tej kropki, która tutaj została zapisana. I oto ukazuje się anioł w tej świątyni. Oto twoja żona pocznie syna. Będzie on wielki przed Panem. Do tego zaraz wrócimy. To jest pierwsze słowo Boga po 400 latach oczekiwania, pustyni, ciszy, nieba z ołowiu, kiedy ludzie się modlili, chodzili i żadne słowo nie przychodziło do narodu izraelskiego przez 400 lat. Chociaż nastała cisza, która trwała 400 lat oczekiwania na wypełnienie się tych proroctw, w Izraelu wiele się dzieje w tym czasie. Bardzo wiele. Chciałbym wam teraz pokrótce opowiedzieć, co w trakcie tych 400 lat ciszy się działo w Izraelu, abyśmy czasem nie nabrali takiego wrażenia, iż to, co jest zapisane w Bożym Słowie, jest oddalone od rzeczywistości historycznej, zapisanej w historii dziejów narodów. Kochani, 400 lat ciszy. Prorockiej ciszy, tak to jest nazywane. Kiedy Bóg nie posyłał żadnego słowa, kiedy nie posyłał żadnego proroka i ludzie pozostali z tym, co zostało tu zapisane, oczekując nadejścia Eliasza, a potem nagle Pana do swojej świątyni. Ten 400-letni okres ciszy rozpoczyna panowanie Aleksandra Wielkiego na tych terenach. Aleksander Wielki, wielki macedoński, grecko-macedoński przywódca, zdobywa praktycznie całe tamtejsze imperium. Bardzo szybko toczy wojny, podboje aż do dalekich krańców wschodniego znanego świata. Zdobywa z wielką pompą coraz to dalsze tereny, a później szybko umiera. Po upadku Imperium Aleksandra Wielkiego nastają walki Ptolemeuszy i Seleucydów, którzy walczą o ziemię, między innymi o ziemię Izraela, czy ziemię Palestyny, czy ziemi świętej, jakkolwiek ją nazwać. W konsekwencji Seleucydzi obejmują panowanie i z ich jakby rodu na tronie zasiada chyba jeden z najbardziej znanych z tamtego rodu władców w historii, tak zwany Antioch IV Epifanes. Antioch IV Epifanes. I ta postać odgrywa ogromne znaczenie, ogromną rolę w tamtym narodzie. Oczywiście negatywną, jest typem antychrysta i wielu ludzi, czytając Księgę Daniela, mogą powiedzieć, że na ich oczach wszystko dokładnie się wypełnia, co zostało tam napisane. Bo Antioch IV Epifanes w konsekwencji powodowany różnymi oczywiście helenistycznymi zapędami, bo on był bardzo związany z grecką kulturą, wprowadza ją sukcesywnie na ziemiach Izraela do takiego stopnia, iż przemianował nawet Jerozolimę na Antiochę Judejską. Nie wiem, czy wiedzieliście. Tak się nazywało to miasto w jego czasach. Człowiek ten był bardzo niegodziwym człowiekiem i władcą z tego względu, że konsekwentnie uniemożliwiał albo zniekształcał swoimi ustawami, prawami religijność Izraela do takiego stopnia, iż zabronił Izraelitom
funkcjonować w sposób, jaki funkcjonowali do tej pory. Diodor Sycylijski, pewien grecki historyk, który w swych relacjach opierał się na wcześniejszych historykach i autorach, pisał, że Antioch przed posągiem, który postawił przed świątynią i ołtarzem, który się tam znajdował, pod gołym niebem złożył ofiarę z ogromnej świni, wyobraźcie sobie, w świątyni izraelskiej, gdzie przez prawo mojżeszowe to zwierzę było nieczyste. Polał krwią posąg i ołtarz, to była profanacja. Kazał przyrządzić mięso i jego posoką wymazał tekst świętych ksiąg Mojżesza. Do jakiego stopnia sprofanował on te święte rzeczy w Izraelu. Kazał zgasić lampę zwaną przez Żydów nieśmiertelną, która paliła się bezustannie w świątyni. Wiemy o tej lampie z prawa mojżeszowego. Przedtem jeszcze zmusił kapłana i innych Żydów do spróbowania mięsa wieprzowego, które pochodziło z tej ofiary. Później kapłani musieli już kontynuować te ofiary i składać je właśnie w taki sposób. Świątynia została zamieniona na świątynię Zeusa. Tam składano ofiary Zeusowi. I kochani, to wszystko powodowało ogromne, i możemy sobie tylko wyobrazić, jakie napięcia wśród narodu izraelskiego. Wśród ludzi, którzy nie mogli absolutnie pogodzić się nawet z myślą o takich rzeczach i wyobraźnią o takich rzeczach, a oni widzieli to na własne oczy. Dlatego w tamtych czasach zaczyna funkcjonować tak zwana partyzantka. Jednym z najbardziej popularnych przywódców tamtego czasu jest tak zwany Juda Machabeusz i opisy jego wydarzeń zawarte są także w Biblii Tysiąclecia, Księgi Machabejskiej. Jeśli ktoś kiedyś czytał te księgi, to właśnie w Księgi Tysiąclecia, więc w katolickim przekładzie Biblii tam te księgi są zawarte. Juda Machabeusz, a więc Izraelita, który był przywódcą partyzantki, a więc wojsk, które w tamtych czasach opierały się Antiochowi, w końcu pobił gdzieś na stepach Emaus i Bethoron wojska Antiocha i w 164 roku przed naszą erą, czyli przed Chrystusem, triumfalnie wkroczył do zdobytej Jerozolimy, dokonując ponownego poświęcenia odbudowanej świątyni jerozolimskiej. Kochani, według podań, tamtejszych podań, tamtych czasów, nastąpił wówczas cud. Cud, gdyż jednodniowe zapasy oliwy do palenia w menorze, a więc w tym świeczniku, starczyło na 8 dni. Tak podaje historia. I dla ciekawych właśnie to wydarzenie jest przyczyną powstania bardzo ciekawego święta żydowskiego, mianowicie Chanuki. Chanuka, takie święto. W 161 roku przed Chrystusem Juda wysłał poselstwo do Rzymu, prosząc o uznanie podległości Judei. Tak się stało. Na około 100 lat panują w Jerozolimie Machabeusze. Niemniej jednak sama Jerozolima i sam Izrael jest targany wewnętrznymi sporami. W konsekwencji Rzym przejmuje kontrolę nad tym miastem w 63 roku, nad całą tą prowincją. Postawia na tronie króla, który ma na imię Herod, tego już znamy z historii biblijnej. I w 6 roku już naszej ery, a więc po Chrystusie, Judea zostaje oficjalną prowincją Rzymu z nałożonymi podatkami i to jest to tło historyczne. Jesteśmy właśnie w tym momencie. Gdzieś w tych okolicach, kilka lat wcześniej, czytamy, iż Zachariasz wchodzi do świątyni, aby czynić posługę. Do tej świątyni, która została oczyszczona. I otwórzmy proszę Ewangelię Łukasza, aby zapoznać się z tym, co jest napisane tutaj o Janie Chrzcicielu właśnie z perspektywy jego rodziców. A więc Ewangelia Łukasza, 1 rozdział, 9 i aż do 17 wiersza, czytamy tak, że kapłani mieli zwyczaj losować, kto ma wejść do miejsca świętego i złożyć ofiarę z kadzidła. Tym razem los padł na Zachariasza. Nie dziwi mnie to w ogóle, gdyż czytamy w Starym Testamencie, że człowiek sięga w zanadrze, a wynik tego losu i tak zależy od Pana. Tak jest ze wszystkimi losowymi sprawami, które jesteśmy w stanie sobie wyobrazić.
Dlatego w świecie nie istnieje nic takiego jak przypadek. Nie ma nic takiego. Czytamy w Nowym Testamencie, że Bóg czyni wszystko według postanowienia swojej woli. Wszystko znaczy wszystko. W czasie składania ofiary wszyscy zgromadzeni modlili się na zewnątrz, Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Przypominam, po 400 latach ciszy. Nagle anioł. Nikt się tego nie spodziewał, a z pewnością sam Zachariasz. On ile czasu musiał chodzić do tej świątyni raz po raz, dzień za dniem. Ile razy lud zgromadzał się przed dziedzińcem, aby wołać tę samą modlitwę zanosić Bogu. Jak często jest tak, że modlimy się i modlimy i przychodzimy do naszej komory i przychodzimy czasem latami. A pewnego dnia może się okazać, że na to spotkanie przyjdzie także i Bóg, aby coś nam powiedzieć. Bądźmy tego świadomi, że Pan Bóg ma swój czas. Chciałbym, żeby to była taka jedna z ważniejszych myśli tego kazania dzisiejszego, iż Bóg ma swój czas na wszystko. I oto czytamy, że Zachariaszowi zaś ukazał się anioł Pana. Stał po prawej stronie ołtarza kadzidlanego. Zachariasz przestraszył się jego widokiem, ogarnął go lęk. Anioł natomiast przemówił: przestań się bać, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Ile razy, tak jak wspomniałem, chodził do tej świątyni Zachariasz i w końcu Bóg przychodzi i mówi: wiesz co, Zachariaszu, przychodziłeś już tu setki razy i prosiłeś o to samo. Wysłuchałem cię. Mam wzgląd na każdą twoją modlitwę. Tak jakby chciał anioł przekazać tę informację Zachariaszowi. To, że się modlisz, a nie słyszysz, to, że niebo jest jak z ołowiu nad tobą, ale ty się modlisz bezustannie, to ma sens, bracie i siostro. Znaczenie i sens. Nie wiesz nawet, jak wielka bitwa toczy się tam w niebie z powodu twoich modlitw i być może posłańcy Boży przeżywają trud, aby dotrzeć do ciebie z odpowiedzią. Tak jak to było za czasów Daniela. Przestań się bać, Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Twoja żona Elżbieta urodzi ci syna i nadasz mu imię Jan. Czeka cię radość i wesele, wielu też z jego narodzin się ucieszy, będzie on bowiem wielki wobec Pana, nie będzie pił wina ani piwa, a Duch Święty napełni go już w łonie jego matki. I wielu synów Izraela skieruje on do Pana, ich Boga, on sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, aby zwrócić serca ojców ku dzieciom, a nieposłusznych doprowadzić do rozsądku sprawiedliwych, by w ludzie wzbudzić gotowość na przyjęcie Pana. A więc zapoznajemy się z Janem Chrzcicielem. Jan Chrzciciel i Jezus byli kuzynami. Maria i Elżbieta były spokrewnione ze sobą. Wiemy o tym z lektury Bożego Słowa. I Jan Chrzciciel urodził się około 6 miesięcy wcześniej niż Jezus. A więc był 6 miesięcy starszy. Co jest ciekawe, o czym czytamy w zasadzie w innym miejscu Nowego Testamentu, iż zaraz po tym, nie wiem kiedy to było, Jan Chrzciciel zamieszkał na pustyni. Niektórzy twierdzą, że już jako małe dziecię mieszkał na pustyni i około przez prawie 30 lat, nie wiem czy to jest możliwe, może 20 kilka lat, przebywał na pustyni poza domem, poza rodzicami, żywił się tylko szarańczą i miodem z leśnych pszczół. Kiedyś miałem taki pomysł, żeby w lato przygotować się na takie spotkanie młodzieżowe i zrobić taką zupę, żeby im pokazać, jak to mogło wyglądać. Pozbierać koniki z pola, zalać miodem i pokazać. Tym się żywił Jan. To był jego pokarm. Przez 30 lat ten człowiek, odziany w skórę, sierść wielbłądzią, mieszkał na pustyni i mogę sobie tylko wyobrazić, jak suchy, jałowy, jak wyzuty był to człowiek ze społeczeństwa. Prawie 30 lat na pustyni, poza ludźmi, poza człowiekiem. 30 lat.
I oto czytamy u Łukasza, w Ewangelii Łukasza w 3 rozdziale, w 1 i 2 wierszu. W 15 roku panowania cesarza Tyberiusza, to jest około 26-27 rok naszej ery, czyli po Chrystusie, czytamy, że Bóg przemówił do Jana, syna Zachariasza, który przebywał na pustyni. To nie jest tak, bracie i siostro, że Bóg wezwał go na pustynię, aby tam zamieszkał, aby tam był i z pustyni go później jakąś tylko chwilkę był, 40 dni, 40 nocy, albo może krócej, a później Bóg do niego przemówił. Nie. On tam mieszkał latami. On był nomadem, który funkcjonował na pustyni i żywił się tym, co tam było. I ten, który mieszkał na pustyni, na pustkowiu, usłyszał w pewnym momencie słowo od Boga. Słowo od Boga. Kochani, jestem pewien, że Jan wiedział o swoim pochodzeniu. Zachariasz pewnie przez następne kilkadziesiąt lat tylko opowiadał o tym, co przeżył w świątyni. Musiał być zdumiewający. Ja sam bym opowiadał. Więc wiedział. Ale zaskakuje mnie niezwykła pokora tego człowieka imieniem Jan, który postanowił czekać na moment, w którym sam Bóg powie: teraz idziesz i mówisz, co ci rozkaże. On nie był jak dzisiejsi ludzie, my, ludzie, którzy jesteśmy tak niecierpliwi, że nie potrafimy nieraz czekać, wolimy po prostu wziąć sprawę w swoje ręce i w końcu robić to, co powinniśmy robić, zamiast poczekać, aż Bóg powie: teraz jest czas, idź. Często zachowujemy się jak Mojżesz, mamy swoje przekonania, wiemy, co należy się robić, więc no, powinno się niektórych usunąć i zacząć funkcjonować powinno się zacząć funkcjonować, jak to należy na takim stanowisku, jakim był Mojżesz. Czy pamiętacie? Mojżesz tak postąpił i się okazało, że kolejne 40 lat musiał czekać na czas wypełnienia Bożego planu. Bóg ma swój czas i On na nim nie robi wrażenia to, że my musimy poczekać nawet kilkadziesiąt lat. Obyśmy potrafili to zrozumieć, zgodzić się z Jego wolą i czekać na właściwy moment, kiedy On powie: tak, teraz jest ten czas. Zaskakuje mnie, kochani, to, że kiedy Jan Chrzciciel słyszy słowo od Pana na pustyni po 30 latach, idzie i służy raptem kilka miesięcy. Raptem kilka miesięcy, aż w końcu traci głowę z rąk jakiegoś kata na polecenie Heroda, który zafascynował się jakąś młodą dziewczyną, która tańczyła przed nim. Tak skończył największy prorok Starego Testamentu, bo o nim tak powiedział Jezus. Kochani, Jan Chrzciciel okazuje się jako dorosły mężczyzna, 30-letni, wchodzi w służbę, jest niezwykle popularną postacią od pierwszego dnia, kiedy zaczynała służyć. Czytamy, że wszyscy ciągnęli do niego. Z całej Judei, ze wszystkich zakątków ciągnęli do niego, głosił w wielkiej mocy, w wielkiej odwadze. Ten człowiek jest postacią kontrowersyjną z jednej strony, ale przemawia w ogromnej mocy starotestamentowych proroków. Kiedy przychodzą do niego liderzy i przywódcy, on mówi: węże, kto wam powiedział, aby uciekać przed nadchodzącym gniewem Bożym? Miał odwagę! I to nas w nim zachwyca. To jest ostatni prorok Starego Testamentu i pierwszy kaznodzieja Nowego Testamentu. Jan Chrzciciel głosi nadchodzącego Mesjasza jak nikt dotąd, tak jasno, jak jeszcze nigdy nikt nie głosił. Głosi o opamiętaniu. Zadaję sobie pytanie i podczas mojego przygotowywania zastanawiałem się, dlaczego Jan musiał przyjść przed Jezusem, a jego służba jest tak mocno akcentowana we wszystkich Ewangeliach. Żaden ewangelista nie pominął Jana Chrzciciela. Wszyscy o nim mówią. Dlaczego? Ewangelia Jezusa Chrystusa jest tak wyjątkowym poselstwem i tak odmiennym poselstwem Nowego Przymierza, innego, o tym Pan Bóg mówił w Starym Testamencie, Nowe Przymierze, inne niż z ojcami będę chciał zawrzeć, iż potrzeba było kogoś,
kto przygotuje serca ludzi poprzez opamiętanie i pokutę. Aby Izrael, czytamy w Bożym Słowie, mógł go poznać. Dlatego Jan Chrzciciel został przed nim posłany, aby Izrael mógł poznać nadchodzącego Jezusa. Wielu ludzi Starego Testamentu sądziło i ówczesnych Panu Jezusowi, sądziło, że Mesjasz będzie militarnym przywódcą, który wyzwoli Izraela spod okupacji rzymskiej. Tak sądziło. Dlatego nawet uczniowie zadawali to pytanie Panu Jezusowi, kiedy nas wyswobodzisz? Kiedy nastanie wolność w Izraelu? Kiedy wyswobodzisz lud całego Izraela spod okupacji, spod tego jarzma? Więc należało posłać kogoś, kto odmieni ten sposób myślenia i zwróci uwagę ludzi na coś znacznie ważniejszego, iż Jezus przychodzi tutaj, aby pokonać znacznie większego przeciwnika. To jest twój i mój grzech, który jest w naszych wnętrzach. I przygotować drogę ludziom do Ojca. Raz po raz padają słowa odnośnie służby Jana Chrzciciela, które mogą zawrzeć się w tych dwóch słowach. Przygotować drogę. Czytaliśmy o tym, pamiętacie? Przygotować drogę. Chociażby w Ewangelii Łukasza w pierwszym rozdziale 76 wierszu. A ty, dziecko, będziesz nazywane prorokiem Najwyższego. To jest o Janie Chrzcicielu. Gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi. To jest proroctwo Zachariasza, który został napełniony Duchem Świętym i prorokuje nad swoim synem, dzieckiem, Janem. Aby Pan dał nam, ojcom, abyśmy byli w naszych domach, w naszych modlitwach napełniani Duchem Świętym i potrafili prorokować nad swoimi dziećmi, głosząc im Słowo Boże. Dobrą wolę Boga nad nimi. Ty, dziecko, Janie, będziesz nazwane prorokiem Najwyższego, gdyż pójdziesz przed Panem, aby przygotować Jego drogi, dać Jego ludowi poznanie zbawienia w przebaczeniu Jego grzechów. Tak mówi Zachariasz. Jan staje się połączeniem Starego Testamentu z Nowym Testamentem. Jest zarazem prorokiem Starego Testamentu, który przyszedł po 400 latach ze Słowem Bożym, a jednocześnie wchodzi bardzo odważnie w Nowy Testament, stając się pierwszym kaznodzieją Nowego Testamentu. W tym czasie, kiedy Jan wygłasza kazania, słowo, kiedy świadczy o Jezusie, uczniowie Jezusa nawet nie wiedzą, co to jest Ewangelia. Nie mają pojęcia. Dopiero po latach nagle będą odbierać od Boga, czym jest Ewangelia i co Jezus tutaj uczynił. Jan już teraz głosi opamiętanie, pokutę, zbawienie, przebaczenie grzechów. Oto baranek Boży, który gładzi wszystkie grzechy. To jest coś innego niż w Starym Testamencie. Stary Testament mówi o nadejściu Mesjasza. Tak jak już wspomniałem, im bliżej Jego przyjścia, tym proroctwa stawały się coraz jaśniejsze do tego momentu, aż Jan jasno wykłada o zbawieniu Pana Jezusa, o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. O co pytali Jana ludzie? To jest warte zwrócenia uwagi. Czy jesteś Chrystusem? Bo może tak nie zadali pytania, ale kim jesteś, Janie? Jan odpowiada od razu, ja nie jestem Chrystusem. Więc w ludziach było oczekiwanie Mesjasza. Kiedy widzieli Jana Chrzciciela, powiązali to z Chrystusem i zapytali się go, kim ty jesteś? Jan mówi, ja nie jestem Chrystusem. Kim więc jesteś? Czy jesteś Eliaszem? I to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy jesteś Eliaszem? I wydawałoby się, że Jan Chrzciciel kłamie, tak? Bo przecież proroctwo na temat przyjścia Eliasza wypełniło się na nim. I Pan Jezus wyraźnie to powiedział. Otwórzmy sobie Ewangelię Mateusza, 11 rozdział. 11 rozdział, 7 wiersz i 14. Pan Jezus wyraźnie to mówił. A gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie. Co wyszliście obejrzeć na pustkowiu? Trzcinę kołysącą się przez wiatr? Kołysaną przez wiatr? A więc, czy przyszliście oglądać jakieś chuchro, które ledwo stoi i nic nie powie złego? Dla was nie będzie miało znaczenia, nie będzie miało żadnego wpływu? Toście przyszli oglądać?
Co zatem wyszliście zobaczyć? Może człowieka ubranego w miękkie szaty, a więc jakiegoś króla, dostojnika, który będzie teraz kazał wszystkim służyć sobie? Wielkiego, pełnego wdzięku, majestatu człowieka? Toście przyszli oglądać? Ci, którzy noszą miękkie szaty, mieszkają w pałacach królewskich. A więc co wyszliście zobaczyć? Proroka? Tak. Powiem wam nawet więcej niż proroka. To o nim napisano, to ja posyłam przed tobą mojego posłańca, który pójdzie przed tobą i utoruje ci drogę. Zapewniam was, spośród tych, którzy wyszli z łona kobiet, nie było większego niż Jan Chrzciciel, ale najmniejszy w Królestwie Niebios jest większy niż on. A od dnia Jana Chrzciciela aż dotąd Królestwo Niebios doznaje przemocy i porywają je ludzie, którzy przed niczym się nie wahają. Bo wszyscy prorocy oraz prawo prorokowali aż do Jana. I jeśli chcecie to przyjąć, on jest tym mającym nadejść Eliaszem. Kto ma uszy, niech rozważy moje słowa. Pan Jezus wyraził się jasno. Dlaczego więc Jan mówi, nie jestem Eliaszem? Nie jestem Eliaszem? Z różnych przyczyn. Kochani, Biblia stwierdza coś bardzo wyjątkowego, iż Eliasz, według mojego przekonania, miał przyjść za czasów przed Panem Jezusem, bo tak wyraźnie z Księgi Malachiasza o tym czytamy, ale my żyjący w Nowym Testamencie wiemy, że Eliasz znajdzie swoje miejsce jeszcze w jednym czasie. Czy pamiętacie, w którym momencie pojawi się ktoś, kto bardzo będzie przypominał człowieka, który miał moc Eliasza? To jest Księga Objawienia i dwóch świadków, którzy będą mieć specyficzną władzę, moc do czynienia czegoś. Pierwszym z nich będzie ktoś, kto będzie potrafił zamknąć niebo, tak aby deszcz nie padał na ziemię. Swego rodzaju plaga, która będzie wprowadzać katastrofalne skutki na obliczu całej ziemi, iż będzie głód w ziemi. Drugą tą osobą, o której mówi objawienie, jest człowiek albo istota, świadek, który będzie z kolei zamieniał wodę w krew. A więc ktoś, kto będzie czynił to, co Mojżesz. Wielu biblistów sądzi, że to będą nawet oni, którzy przyjdą, sądząc, że ani Eliasz nie zginął śmiercią naturalną, nie odszedł z tej ziemi jak każdy człowiek poprzez śmierć, ani nawet Mojżesz, bo nie do końca wiadomo, czy on na tej górze, na której odszedł, gdzie grobu nikt nie wie, gdzie jest w końcu Mojżesz, czy zginął, czy umarł, czy został może wzięty, tak jak Eliasz, nikt tego nie wie. Niemniej jednak wielu biblistów sądzi, że skoro aby sprawiedliwość się stała, że raz człowiek musi umrzeć, a potem sąd, w końcu oni też zostaną posłani, aby dokończyć dzieła, głosić tutaj słowo i w końcu zostaną zabici, jak mówi objawienie Jana, i Pan ich weźmie. To są pewne teologiczne rozprawy, nie wchodzę w to. Niemniej jednak chciałbym zwrócić na to uwagę, iż Jan mówi tutaj, nie, ja nie jestem Eliaszem, ja jestem Jan. On nie jest fizycznie Eliaszem. Tak, przyszedł w mocy Eliaszowej, ale on nie jest fizycznie Eliaszem. Być może naród izraelski czekał fizycznie na Eliasza. I być może właśnie w ten sposób rozbrzmiewa ta odpowiedź. Ja nie jestem Eliaszem. Natomiast Pan Jezus, kiedy tłumaczył, być może, to jest pewnego rodzaju moje dociekania, mówiąc, że on był Eliaszem, mówił, że on przyszedł jako ten Eliasz, który został zapowiedziany przez Stary Testament, przez Księgę Malachiasza, przez proroka Malachiasza. Zadają tutaj kolejne pytanie, no to kim ty w końcu jesteś? Czy jesteś prorokiem? O jakim więc proroku mówili? Czy jesteś prorokiem w ogóle? No wtedy by Jan powiedział, tak, jestem prorokiem. Ale to nie chodziło o to, czy jesteś w ogóle prorokiem, ale chodziło o proroka, którego oczekiwali. Jakiego to proroka oczekiwali? Izraelici. Mojżesz, w 5 Księdze Mojżesza mówi, oto Pan Bóg pośle wam proroka jak ja. Jeśli ktoś... I będzie mówił, co ja mu rozkażę. Jeśli ktoś go nie usłucha, ten zostanie wytracony spośród ludzi. O kim to mówił Mojżesz? Wiemy z Dziejów Apostolskich, że nie chodziło o Jana Chrzciciela, ale chodziło o Jezusa. Pana Jezusa. Na którego słowo, jeśli nie odpowiesz tak, to zostaniesz wytracony spośród ludzi. To jest ten prorok, którego mieli oczekiwać.
O tym mówi zarówno apostoł Piotr, stojąc w świątyni, a także i później Szczepan, który jest, wypowiada swoje ostatnie słowa, iż Jezus jest tym prorokiem, o którym mówił Mojżesz, którego oczekiwał cały Izrael. Dlaczego Jan odpowiadał w ten sposób? Mam na to swoją teorię. Bardzo mocno uważam, że Jan był człowiekiem niezwykłej pokory, uniżenia i wiedział, co to znaczy świadczyć o Bogu. By odwrócić uwagę z siebie, a zwrócić ją na Jezusa, Mesjasza, na tego, przed którym on powiedział, że nie jest godzien nawet rzemyka odwiązać. W Izraelu odwiązywanie rzemyka to było zadanie najniższego w całym domu niewolnika. Ściąganie sandałów, odwiązywanie rzemyków i umycie stóp pana domu. Jan mówi, nie jestem nawet godzien tego uczynić temu, który idzie za mną, Jezusowi, Bożemu Synowi, Barankowi. A więc jego zadaniem było świadczyć o świetle, które miało przyjść i oświetlić serca każdego jednego człowieka, bo on nie był światłem, Jan, ale miał o nim zaświadczyć. Dlatego Jan jest niezwykłym wzorem dla wszystkich, którzy usługują słowem w Nowym Testamencie aż po dziś dzień, aby robić wszystko, co w swojej mocy mogę uczynić, aby ludzie nie widzieli mnie, ale widzieli Chrystusa. Abym świadczył o Chrystusie i abym potrafił tak zwiastować Słowo, aby przed oczami tych, którzy słuchają, wymalowywany był Chrystus. Dlatego jestem ogromnym przeciwnikiem i mówię o tym bardzo odważnie, chociaż już zbieram wiele, wiele krytyki w związku z tym. Jestem przeciwnikiem promowania człowieka, kaznodziei, pastorów, autopromowania samych siebie, pisania o sobie, o swoich jakichś, nie wiem, osiągnięciach, cudach i tak dalej, i tak dalej. Jestem przeciwnikiem, dlatego że to jest kradzież chwały Bożej. Mamy być świadkami Jezusa Chrystusa. Mamy świadczyć o Nim i tylko o Nim. Jan tak robił. Wyraźnie i dobitnie wybrzmiewa niezwykłe świadectwo o Janie w innym miejscu Nowego Testamentu. Choć Jan nie uczynił żadnego cudu, to jednak wszystko, co mówił o nim, było prawdą. Tak jest napisane dokładnie. Kochani, oby w naszym świecie kaznodziejskim, pastorskim, świecie, gdzie jest taka presja i nacisk szczególnie, aby coś się działo, różnego rodzaju objawy działania Ducha Świętego. Aby nie tyle był nacisk na znaki i cuda, choć wielokrotnie tego potrzebujemy, ale zostawmy to Bogu, módlmy się o to i zostawmy to Bogu. Jak nacisk na to, abyśmy wszystko, co o nim mówimy, było prawdą. To jest to, czego potrzebujemy. Tak jak Jan. Choć przyszedł w mocy Eliaszowej, choć przyszedł w mocy proroka, to zauważcie, on czynił to, co Bóg chciał, aby czynił. On głosił Mesjasza. To było jego zadanie. Żadnych cudów. Więc nie jest tak, że wszyscy będą czynić cuda. Nie jest tak. Wszyscy będą czynić, jeśli tylko będą pokorni i oddani Bogu, będą czynić to, co Bóg chce, aby każdy czynił. I ja się tego chcę trzymać i mam nadzieję, że taka postawa będzie również w naszych sercach. Kochani, ilu takich posłańców jak Jan potrzebujesz w swoim życiu, potrzebujemy w swoim życiu, aby odpowiedzieć na wezwanie nieba, na polecenie nieba odnośnie naszego życia. Ile takich posłańców jak Jan potrzebujemy, aby odpowiedzieć na wezwanie, na Boże poruszenie, które Bóg przygotowuje dla naszego zboru na przyszły tydzień? Ile takich posłańców potrzebujemy, aby przyjść tu i się modlić do Boga? Ile takich posłańców potrzebujemy, aby uwierzyć w Jezusa, że jest Synem Boga? Ile takich posłańców potrzebujemy, aby się przekonać w końcu,
iż mamy dać się ochrzcić, opamiętać się wpierw, zawrócić ze swojej nędznej drogi, zaufać tylko Jezusowi, uwierzyć, że jest barankiem, który zgładzi grzechy całego świata i Twoje i moje również. Ile takich Janów ma jeszcze przyjść przed tym, aż w końcu do naszego serca przyjdzie Pan Jezus? Czy potrzebujesz jeszcze? Ile razy będziesz jeszcze musiał usłyszeć to samo wezwanie, by w końcu oddać się Mu w 100%? Kochani, Jan Chrzciciel, w zasadzie już zamykając ten wspaniały tekst o Janie Chrzcicielu, chciałbym, aby jawił się nam jako człowiek niezwykłej pokory, rozeznania czasu Bożego działania, jako wielki człowiek, który potrafił czekać na moment, kiedy Bóg powiedział tak, nie szarpał się z Bogiem, nie próbował robić czegokolwiek sam o własnych siłach, ale czekał. Zobaczcie, jak bardzo to podobne było do Jezusa, który dokładnie 30 lat czekał w zaciszu domu. Ojca już nie było, Józef zmarł gdzieś w tych okolicach, kiedy Jezus miał 12-13 lat. Zajmował się mamą, pomagał jako stolarz. 30 lat czekał bez słowa, aż nadszedł moment, kiedy nagle Bóg powiedział teraz. Takiego rozeznania potrzebujemy, bracia i siostry, w naszym codziennym życiu, w służbie. Jeśli mamy wejść do jakiejś służby, służyć, zechciejmy wołać i pytać się Pana o czas, o odpowiedni moment. Bóg czeka na gotowe ręce do służby. Tak, czeka. Żniwo jest wielkie, robotników mało. Ale powiem więcej. Za tamtych czasów żniwo też było wielkie i robotników mało. A jednak byli ludzie, którzy woleli czekać, aż Pan powie tak. I byli gotowi na to, aby zgodzić się z tym, iż myśli Boże są znacznie wyższe niż myśli ludzkie. Myśli Boże, plany Boże, czas Boże znacznie ważniejszy, cenniejszy niż czas ludzki. Kochani, mam nadzieję, że Jan Chrzciciel, choć będziemy jeszcze o nim krótko później mówić, kilka miesięcy, 30 lat oczekiwania, żeby tylko przez chwilkę wypowiedzieć raptem kilka zdań. Ale jakich zdań? W mocy Ducha czynionych. Bądźmy gotowi na takie oczekiwanie, aby później nasza służba była niezwykle owocna. Każdy z nas, są ostatnie moje myśli, musi przejść swoją pustynię. Dlaczego? Dlatego, że ziarno musi obumrzeć, aby w końcu mogło ożyć i wydać dobry, smakowity owoc. Więc jeśli przechodzisz przez pustynię, bądź wierny Bogu. Nie odwracaj się od Niego. Wołaj do Niego, nawet jeśli Twoje modlitwy odbijają się jak od ołowianego sufitu. Wiedz, że któregoś dnia przyjdzie Pan ze Słowem i odpowie na Twoją modlitwę. Amen.